Witam. Wczoraj nagrałem taki film Zdalne nauczanie przy pomocy dokumentów Google i w nocy doznałem olśnienia. Nie spałem całą noc. Tak naprawdę okazuje się, że dokumenty Google mogą nam rozwiązać wszystkie problemy związane z tym zdalnym nauczaniem. Wytłumaczę dlaczego. Otóż wymyśliłem sobie coś takiego jak lekcja zdalna. Do tego lekcja zdalna potrzebne jest tylko i wyłącznie konto Google. A tak naprawdę potrzebny jest nam dysk Google z dokumentami. Żeby było jasne, to tak naprawdę ma 90% mieszkańców polskich, bo 90% ma telefony z Androidem, tam potrzebne jest konto Google. A więc tak, w tamtym filmie troszeczkę już tłumaczyłem. Załóżmy, że mamy dysk, na dysku mam pełno folderów, niektórzy mogą mieć pusto. Zrobią sobie tak naprawdę folder do na przykład klas. Pokazuję, jak to zrobić. Tworzymy sobie nowy folder. Ciach, jest folder. Na przykład będzie to klasa pierwsza. I tutaj będziemy magazynowali te nasze LZ-ki. Jest klasa pierwsza. Tam już wczoraj robiłem klasę 6A, czyli to jest świeży folder do nowych LZ-ek. Co to jest ta LZ-ka? Pokazuję. Prawym przyciskiem dokumenty, nowy dokument tekstowy. Proponuję stosować taką nazwę, że po prostu nazywamy ten dokument bez tytułu LZ, na przykład 1. To jest nazwa pliku. To będzie nasz protokół, jakby z lekcji przeprowadzonej zdalnie. Pokazywałem również wczoraj, jak pisać bez korzystania z klawiatury. Wystarczy najechać na narzędzia, i w narzędziach jest coś takiego jak pisanie głosowe. Tutaj będziemy mogli wpisać na przykład temat lekcji. W takim razie klikam. Pojawił się mikrofon. Oczywiście, jeżeli ktoś chce pisać i jest zdolny do pisania na klawiaturze, może sobie pisać na klawiaturze. Powitanie wiosny. Wyszło za małe, nie ma sprawy. Zaznaczamy. Robimy to troszeczkę większe, na przykład takie. Taką LZ-kę moglibyśmy przygotować tak naprawdę dzień wcześniej. Wyobraźmy sobie sytuację, że jest czwartek, 26 marca i rozpoczynamy nasze lekcje. Jest godzina 8:00. Wchodzimy do swojego pokoju, usiadamy przy swoim biurku i wcześniej powinniśmy mieć przygotowane na przykład adresy, bo to jest nam potrzebne. Potrzebne są nam tylko adresy. W klasie pierwszej, ponieważ to są małe dzieci, potrzebne są nam adresy mailowe rodziców. Najlepiej, gdyby to były adresy Gmail. Dlaczego? Dlatego, że zaraz zobaczycie, co się stanie. Otóż robimy coś takiego: udostępnij. Wpisywanie za każdym razem, przy każdej lekcji, tych adresów byłoby kłopotliwe. Dlatego warto przygotować sobie taki spis tych adresów. I na przykład ja sobie tu zrobiłem, załóżmy te adresy. Teraz kopiuję to, czyli Ctrl-C, skopiowałem sobie, wracam do tego mojego LZ i sobie robię Ctrl-V, czyli wklejam te adresy. Widać, że dwa zadziałały, inne są po prostu takie wymyślone. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić na przykład dyrektor@.pl. Dodać dyrektora do tych osób, które mają dostęp do tego LZ-a. Co jest istotne? Istotne jest to, że musimy zaznaczyć tutaj, żeby te osoby mogły edytować. To jest bardzo ważne dla całej idei tego pomysłu. Czyli mamy zaznaczone tak. Teraz co jest ważne? Ważne jest to, żeby było odhaczone, że mamy wysyłać powiadomienie. Osoby, które mają włączone powiadomienia, natychmiast, gdy przyjdzie do nich informacja, mail właściwie tak naprawdę z linkiem do tego, to mogą natychmiast przystąpić do dzieła. Warto dodać jakąś krótką notatkę. Załóżmy dzień dobry. Tutaj nie działa to pisanie. Musimy. Zapraszam na lekcję
i na przykład tam chociażby podpis skromny. Jest godzina 8.01. No, chyba że wysyłamy to sobie wcześniej, przygotowujemy sobie to wcześniej. Tutaj, że uzyska link do udostępniania, to będzie ważne, bo chcę też pokazać coś. No i klikamy wyślij. Informacja, trzech adresatów nie ma konta Google. Wyślij link bez konieczności logowania się. Włącz udostępnienie. Każda osoba mająca link może wyświetlać. Czyli nawet jeżeli te osoby wstępnie nie mają Gmaila, to i tak mogą zobaczyć ten dokument. Wysyłam. No, wiadomo, to były wymyślone, w związku z tym tak naprawdę nie udało się wysłać. Może rzeczywiście skasuję te wymyślone. Tutaj powinniśmy mieć tak naprawdę prawdziwe. Czyli jeszcze raz, wysyłam. Poszło. Co tak naprawdę się wydarzyło? W tej chwili musiałbym się zalogować znowu na inne konto, które akurat tam dodałem. Czyli jest to konto. Tutaj wchodzę na maila. To się dzieje w czasie rzeczywistym. Proszę zwrócić uwagę, nie jest to montowane. Nie jest to montowany materiał, przynajmniej w tym miejscu. Proszę zobaczyć, przyszło powiadomienie o tym, żeby po prostu kliknąć, bo Jacek Haja, czyli ja, zapraszam na lekcję. Otwórz w dokumentach. Nic nie trzeba robić, po prostu wystarczy kliknąć. I obojętnie, czy mamy to na tablecie, czy mamy to na komputerze, czy mamy to nawet w komórce. Jeżeli w komórce jest zainstalowana aplikacja dokumenty, to w tym momencie, klikając w tą pocztę, widzimy coś takiego. To jest widok, co widzi uczeń. Ja, widzi, że napisałem to ja, ten uczeń. Widzimy, że tu jest jedna osoba, tam jeszcze jeden adres podałem. I widzimy, że już jest druga osoba. Załóżmy, że miałbym 20 osób. Jeżeli będzie na tych 20 osób już 10 osób, to uważam, że na początek to jest rewelacyjna sprawa. W tej chwili, jeszcze raz powtarzam, widzimy to z poziomu ucznia, znaczy tak naprawdę rodzica, który się tam zalogował. Tutaj po tej stronie dla porównania widzimy to, jak ma nauczyciel. Załóżmy, przechodzimy i będziemy znowu coś pisać. To mogłyby być cele, co będziemy robić na tej lekcji. Na przykład, namalujmy dzisiaj panią wiosnę. Gdyby były niejasności, znaczy tak, oczywiście druga strona nas nie słyszy. Nie słyszy nas, aczkolwiek istniałaby szansa, aby mogła nas usłyszeć, dlatego że po pierwsze tu widzimy i tak naprawdę możemy prowadzić taką jakby korespondencję w tym sensie, że możemy wysyłać wiadomości przez Hangouts, możemy rozpocząć rozmowę wideo przez Hangouts. Gdy nabierzemy większego doświadczenia, wtedy nie widzę problemu, żeby odbywało się to jeszcze dodatkowo. Zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę formalnie nauczyciel nie musi się jakoś specjalnie stroić, nie musi się przebierać, może sobie naprawdę siedzieć z kawką przy biurku i po prostu prowadzić lekcję. Dobrze, czasami trzeba się przełączyć. Proszę wyjąć kartki i kredki i namalować wiosnę. Włączmy. Żeby było jasne, mogę na przykład wskazać, bo jest tu coś takiego jak wstaw i na przykład grafika i na przykład szukaj w internecie. W tym momencie na przykład nie mamy jeszcze, ale wpisujemy sobie pani wiosna. Pojawiają się nam jakieś ilustracje, zaznaczamy, którą chcemy wstawić, wstaw i pojawia się ilustracja. Co teraz się dzieje? W tamtym filmie mówiłem, że wskazane by było, gdybyśmy na przykład bawili się w jakieś tam komentarze. Na przykład, tu jest akurat skomentowany ten fragment, ale nie chodzi o to. Proszę skomentować
na przykład obecność. I skomentujemy. Jeżeli przełączymy się teraz na widok ucznia, to jest widok ucznia, proszę zobaczyć. Jacek Haja dzisiaj o 13 napisał coś takiego. My możemy sobie, pokaż więcej, odpowiedzieć. Na przykład akurat ja to ja, czyli JH, ale odpowiadam i w tym momencie ktoś inny mógłby też tam coś odpowiedzieć. I proszę zobaczyć, że znowu to jeszcze się dzieje o 13, cały czas, na żywo. Widzimy to przy karcie. To będzie miało znaczenie później. Widać, że na przykład ten obrazek wstawił Jacek Haja. Wracamy tutaj. Jak sobie teraz wyobrażam? Otóż na przykład dzieci z klasy pierwszej biorą kartki i rysują wiosnę. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, może napisać to albo w formie komentarza, albo może wpisać się na przykład pod. I załóżmy, jedna mama się pyta, czy można farbkami. Oczywiście mama też mogłaby włączyć sobie pisanie przy pomocy, znaczy to jest w narzędziach. Nie widzę tutaj tego, dlatego że w innej przeglądarce. Jeżeli by miała Chrome, tu specjalnie jestem zalogowany w innej przeglądarce, nie widać tego. Tak może być, ale jeżeli będzie w Google Chrome, nie będzie problemu, żeby pisała słowo, znaczy mówiąc. OK. Ale wróćmy teraz, co widzi nauczyciel. A więc tak, patrzymy tutaj. Nauczyciel zauważył, czy można farbkami. Któż to wpisał? No, wpisał to SP Wapna, ale sam fakt, że pojawia się ta informacja. Mało tego, tak naprawdę możemy oczywiście to skasować, ale proszę zwrócić uwagę, wszystkie zmiany zostały zapisane. My tak naprawdę widzimy, co się działo, czyli tak, 23 marca, bieżąca warstwa, Jacek Haja i SP Wapno i coś tam się działo. Możemy to sobie tam znowu, pokazuj tylko nazwane wersje. Zwróćmy uwagę, po lekcji mamy całą historię naszego dokumentu, całutką historię dokumentu. Zwróćmy uwagę, że na przykład gdybyśmy byli na jakiejś innej przeglądarce, to system potrafi nam powiadomić, że ktoś tam coś skomentował. To jest też bardzo ważne. Co prawda z lekkim opóźnieniem, ale tak może być. Teraz tak. Tutaj było pytanie, czy można farbkami. Jeżeli można, no to i tutaj pytało, przypominam, SP Wapno, no to my sobie możemy tutaj kliknąć i wpisać tak. Zauważmy, a ktoś inny zapytał, Mars Wapno 8 zapytał, czy można ołówkiem. No, to w takim razie też odpisujemy tak. Znowu to wszystko jest historia, jest historia. Załóżmy, że odpowiedzieliśmy, wiemy, że powinny teraz dzieci pracować. Co my możemy zrobić? Możemy niejako wpisać sobie temat do dziennika. Czyli w tym wypadku zaznaczamy sobie powitanie wiosny, kopiujemy sobie, czyli Ctrl-C byłoby o wiele prościej. Idziemy do naszego dziennika. Tutaj zajęcia zaczynają się 26 marca. Koleżanka mnie zastrzeli, ale załóżmy, że zaznaczam sobie to. Ctrl-V, czyli wklejam tak naprawdę powitanie wiosny. Wkleiłem sobie temat. Później to zmarzę. Co jeszcze? Warto wrócić i żeby była pełna jasność. Ponieważ mamy te lekcje prowadzić zdalne, to moja propozycja jest taka, żeby skopiować sobie link do tego, czyli tutaj jest ten link. Każda osoba mająca link może wyświetlać, czyli na przykład dyrektor przeglądając dziennik może w tym wypadku zobaczyć ten link. Czyli tak, kopiujemy sobie ten link. Link został skopiowany do schowka. Gotowe. OK. Wracamy sobie do dziennika i w dzienniku tam wpisujemy sobie znowu to moje proponowane LZ1. I tutaj wklejamy teraz Ctrl-V, wklejamy ten link. Nie wiem, czy producenci tego dziennika zrobili już tak, żeby te wpisy były linkujące. Jeszcze nie, ale wkrótce podejrzewam, że na moją prośbę zrobią tak, żeby to było również linkujące. Czyli w tym momencie nauczyciel, czy ktokolwiek przeglądający dziennik widzi, że
Był temat pytanie, jest LZ1 i tutaj, jeżeli to będzie niekoniecznie, kliknie i sobie idzie do tego dokumentu. Jeżeli to jest z konta tego rodzica, no to tak naprawdę, ponieważ tam jest też logowanie mailami, to tak naprawdę otwiera ten dokument. Czyli nawet jeżeli nie był na tej lekcji, bo coś nie pozwoliło na to, żeby był na tej lekcji, to może sobie później, na przykład po południu, wejść na tą lekcję, zobaczyć, co się tam działo na tej lekcji. Czyli sobie zobaczyć, że powitanie wiosny. Oczywiście nauczyciel znowu mógłby wypracować sobie jakąś taką formę, że załóżmy temat lekcji będzie podkreślany, żeby było wiadomo, co jest tematem. Mógłby również na przykład wpisywać cele tej lekcji, prawda? Co tutaj mamy? To jest wszystko do zrobienia. Wszyściutko. Jeszcze raz. Dziennik. W dzienniku mamy wpis. Powitanie wiosny i na przykład tam LZ1, czyli lekcja zdalna pierwsza. Ciach, jest zrobione. Jeżeli by to miało być znowu każda lekcja, to w tym momencie oczywiście moglibyśmy zrobić coś takiego, że żeby nie mnożyć tak dużo tych dokumentów, moglibyśmy sobie zrobić LZ1, jeżeli są tam trzy lekcje, LZ1 myślnik 3, czyli lekcja zdalna od 1 do 3. Jeżeli będzie taka potrzeba, możemy coś pisać na drugiej kartce. Przy czym na początek wolałbym, żeby wszystko się odbywało na jednej, dlatego że o co chodzi? My możemy mieć przewinięte na drugą stronę, natomiast jeżeli rodzic nie będzie sobie zdawał sprawy, że ta druga strona jest, to może się okazać, że coś tam będziemy pisać, trzeba dojść do wprawy. Wszystkiego trzeba się nauczyć, że już jesteśmy na drugiej stronie i coś tam napisaliśmy. Dlatego proponowałbym, żeby zaczynać od tego, że pracujemy na jednej stronie. Przy takim systemie pracy zdalnej potrzeba jest odrobina empatii. Musimy sobie wyobrazić, co się tak naprawdę dzieje. Załóżmy, że chcielibyśmy wyjść na chwilę i nie będzie nas, no to wtedy musimy znowu poinformować o tym, czyli przez 5 minut nie będzie mnie. Żeby było jasne, możemy się umówić, że na przykład komentarze tego typu będą usuwane później, ale żeby nie było nieporozumień, to nie dotyczy niejako formy samej lekcji. Czyli można się umówić, że będziemy na przykład na zielono zaznaczać takie komentarze. Czyli jeszcze raz, w dzienniku sobie uzupełniliśmy, wpisaliśmy. Na drugiej godzinie możemy sobie skopiować i wkleić sobie to. Na trzeciej godzinie, jeżeli to jest klasa 1-3, ponieważ tam będą mieli cały czas jedną lekcję. Jasne, to jest początek. Powtarzam, będzie zapisana cała historia tego dokumentu. Ten dokument tak naprawdę będzie w naszym folderze, na naszym dysku, tym w chmurze, w folderze na przykład praca, klasa pierwsza. Tu widzimy, co to jest, nawet taki podgląd jest malutki. Gdybyśmy chcieli zmienić nazwę, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zmienić tę nazwę i na przykład nazwać, znaczy tutaj już jest to 1.3. Ale załóżmy, mieliśmy tą jedynkę, poprawilibyśmy sobie na przykład na czwórkę, bo zaistniała taka potrzeba. Można tą nazwę zmieniać tutaj. Tak samo to działa w ten sposób, że tutaj też nastąpiła zmiana tej nazwy. Znowu, wracając do tego dysku. Co to daje te LZ1? Załóżmy, jeżeli tutaj koleżanka pracuje przez 5 dni w tygodniu, to może sobie przygotować takie dokumenty, czyli znowu LZ, teraz będzie lekcja zdalna i będą numerki od już 5 do na przykład 8, prawda? Na drugi dzień może sobie już porobić, na cały tydzień może sobie już porobić. Wróćmy zobaczyć na dysku. Proszę zobaczyć, jeszcze nie ma. Już się pojawił. On jest pusty, ale tak naprawdę on już jest przygotowany do pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to było. Przypomnę, że taki dokument z komentarzami, z listą obecności, tutaj akurat ta druga osoba, czyli ja też de facto się nie podpisała, ale widzimy, możemy robić zrzut. Zmienia się jakby kwestia jakby obecności, dlatego że w tej chwili, no i tak w tych lekcjach będzie wyglądało, że może tak być, że my jako nauczyciele jesteśmy gotowi.
Przyszliśmy, wykonaliśmy swoją lekcję od 8 do załóżmy tam 10:30, jeżeli były to trzy lekcje, z jakimiś tam przerwami. Ponieważ nie było takiej potrzeby, my też nie wymagamy od uczniów, żeby byli cały czas. My będziemy tu wpisywali komunikaty, ewentualnie rodzice będą tam komentowali, bo pojawiają się komentarze i my będziemy mieć całą historię tego wszystkiego, co się działo, dlatego że mamy te wszystkie zmiany zapisane. Załóżmy, nie było kogoś, tu widać, że to wszystko, co tam, kto był, szczegółowe dane, to możemy rozwinąć, że co się działo o tej godzinie. Dobra, wracamy. Wyobraźmy sobie teraz jeszcze dalej, bo ktoś powie, nie ma interakcji. No ja napisałem, a oni zobaczyli i co z tego? Otóż jest coś z tego, bo jeżeli te dzieci pracowały, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na końcu takiego dokumentu na przykład pojawiły się prace tych dzieci. To znaczy, na przykład, jeżeli pracowały, rysowały, to co stoi na przeszkodzie, żeby rodzic, na przykład komórką mama zrobiła zdjęcie tej kartki i teraz zrobiła coś takiego, wstaw, grafika, prześlij z komputera, znaczy prześlij z komórki, w tym wypadku wybiera, co ma tutaj wstawić, pojawia się tam jakaś tam galeria i w tej galerii wkładamy obrazek, no akurat tutaj nie miałem innego pod ręką, ale załóżmy jest. Mało tego, ja będę wiedział, kto ten obrazek wstawił. Także, znaczy tutaj nie widać, wrócę do swojego konta. Proszę zobaczyć, że tu powinna się pojawić SP Wapno, czyli ta mama wstawiła zdjęcie. Może się pojawić bałagan, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby później nauczyciel uporządkował. Tak samo jak chodzi o obecności. W tej chwili są powiedzmy te dwie osoby, ale jeżeli po południu pojawią się kolejne i dopiszą i dołożą swoje prace, bo na przykład rzeczywiście rysowały, to proszę bardzo. Wróćmy w takim razie jeszcze na dysk. Następny dzień. Zaczynamy lekcję o godzinie 8. Klikamy. I napiszemy teraz sobie temat, czyli tak, narzędzia, pisanie głosowe, jest pisanie głosowe, dodawanie do 10. I znowu są małe literki, zrobię troszeczkę większe. Jest już przygotowany temat. Ten temat później będzie kopiowany, ale na przykład następnego dnia będziemy co robić w ćwiczeniach, czyli podajemy na przykład ćwiczenia takie i takie, ćwiczenia, strona, stop. Tu mógłbym oczywiście głosowo, ale załóżmy, że nie piszę, strona tam na przykład 34, zadanie, które tam, czwarte, prawda? To by byłaby kolejna lekcja. Tą lekcję znowu moglibyśmy robić w ten sposób, że jeżeli byśmy sobie życzyli, to moglibyśmy poprosić o to, żeby pojawiły się zdjęcia. Będziemy mieć wtedy dowód na to, że te dzieci tam zrobiły. Jeżeli by miały rysować jakieś wzorki, szlaczki, kreseczki, też można by było poprosić o to, żeby rodzice wstawili te zdjęcia i wtedy będziemy mieć jakby taką kompletną tablicę, dokument, co się działo na lekcji. Czasami zdarzają się literówki, w takim razie trzeba poprawić. Ok. No ale wyobraźmy sobie, że przecież ja na przykład jestem nauczycielem w kilku klasach, prawda? Czyli w tym momencie musiałbym mieć na przykład dla każdej klasy folder. Załóżmy, klasa 8A. Ja jestem akurat nauczycielem matematyki i załóżmy, mam również klasę 8. W tej chwili jeszcze nic tu nie ma. Ja pracuję akurat w Classroomie, ale uważam, że nawet jeżeli ktoś potrafi pracować w Classroomie, żeby system działał, to musimy niejako działać wszyscy w jednym systemie. Czyli też tworzę sobie LZ1. Dlaczego? No ta lekcja zdalna pierwsza, no to będzie akurat ta pierwsza lekcja. I załóżmy, chcę, żeby to była objętość ostrosłupów, czyli znowu szukam narzędzia, żeby się nie męczyć. Objętość od ostrosłupów.
Nawet sam się przejęzyczyłem, a system napisał dobrze. Jest, temat jest. Tutaj moglibyśmy sobie wypisać cele tych lekcji, tej lekcji konkretnej, ale mówiłem, chodzi tutaj o to, że niektórzy potrafią pracować w classroomach. Cóż zatem? Marnotrawstwem byłoby pracowanie teraz w takim metodzie z tymi uczniami, skoro to są już właściwie uczniowie, którzy doskonale sobie radzą. Czyli jest to inna specyfika. Poprzednio pokazywałem pracę z, tak właściwie z rodzicami dzieci, bo 1-3 nie mają e-maili i właściwie musimy pracować zdalnie niejako pod opieką rodziców. Czy to będzie na żywo, w czasie rzeczywistym, czy to będzie jakby z opóźnieniem lekkim, to już jest sprawa drugorzędna. Przynajmniej w takiej sytuacji, jakiej się znaleźliśmy, to jest sprawa drugorzędna. Ale pójdźmy znowu. Załóżmy, nauczyciel bardziej zaawansowany założył sobie classroom. Ja tych classroomów założyłem już wiele, ponadto jeszcze zaproszono mnie do różnych classroomów, aby testować. I załóżmy, idę do tego swojego classroomu, szukam, gdzie to jest matematyka w SP. Tu już mam 17 uczniów, ta klasa liczy 17 uczniów. Przez ten czas krótki wszyscy zdążyli się tam poładować. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że uważam, że tutaj odbywa się praca w strumieniu. I to byłoby dublowanie tego wszystkiego, co się dzieje. W związku z tym każdy classroom ma swój kod. W związku z tym taki kod sobie kopiujemy i wracamy sobie do... Żebym się teraz nie pomylił, jestem tu. I załóżmy, temat jest taki, objętość 100 osób, a my sobie dodajemy tylko Ctrl V, czyli wklejamy sobie kod tego. Aha, byłbym zapomniał. Oczywiście jest godzina 8:55 i wypadałoby rozpocząć tą lekcję. Czyli w związku z tym mamy wszystko przygotowane. Udostępniamy. Żeby już nie marnować czasu, to znowu wapno, nie widzę siebie, wapno ZS, o, jest ten adres. I tu jeszcze miałem Mars, Mars wapno, a tu jest jakiś adres, który powinien, nie, ten nie zadziała, Mars wapno 8, o, to jest Gmail, ten zadziała i znowu, dzień dobry. Zapraszam na lekcję. Chociaż tak naprawdę tutaj, w tym wypadku, działa mechanizm taki, że classroom swoją drogą idzie, ale pokazuję to na wszelki wypadek. Czyli znowu, wyślij powiadomienie jest, a gdyby ktoś chciał tam coś zedytować, to przynajmniej te osoby będą, robimy wyślij. Ponieważ tak naprawdę widzieliście, że tam byłem też na poczcie, proszę zobaczyć, że jak wrócę do odebranych, to odświeżę pocztę. I tutaj przyszło zaproszenie z tej ósmej klasy. No to jest ta sama osoba. OK, ale proszę zobaczyć. Znowu przychodzi wiadomość do, no tu już akurat może do ucznia bezpośrednio przychodzić. Chociaż nie byłoby takiej potrzeby, bo ten classroom jest, ale równie dobrze moglibyśmy tam wpisać kogokolwiek. Otwórz w dokumentach. I proszę zobaczyć, widzimy znowu to, tu jest nauczyciela, tu jest ucznia. Co teraz? Wypadałoby wstawić temat do dziennika, bo tam się odbywa praca, zależy jak mamy tam ustawione to wszystko w tym classroomie, ale nie chcę już teraz tracić czasu na to, żeby tłumaczyć, zrobiłem o tym oddzielny film. I znowu w classroomie możemy się komunikować z systemem czatów z uczniami i gdy oni mają wątpliwości co do zadań, to wtedy oni sobie tam będą już pisać. Natomiast my po zadaniu jakimś właściwym, ponieważ już to się dzieje, nic innego, tylko wracać do dziennika. Aha, stop. Jeszcze, żeby sobie nie utrudniać, można skopiować wszystko, czyli Ctrl-C, kopiujemy. Szukamy dziennika. Załóżmy, tutaj akurat
Ja pracuję i nasza szkoła pracuje w dzienniku Heliona. Nie wszyscy muszą pracować w Librusie. Są też inne dzienniki i załóżmy matematyka piątkowa, bo w czwartek nie mam matematyki. I pojawia się znowu temat. Znowu to będzie lekcja tak naprawdę 84. No, ponieważ te myślniki zakłócają. Temat lekcji Ctrl-V robimy. I znowu tutaj jest LZ1, bo to było LZ1. Stop. Ale właściwie tak sobie myślę, że ten Classroom to z Classroomem, natomiast wypadałoby rzeczywiście skopiować sobie ten link, bo tutaj możemy to dublować, ale proszę zobaczyć, znowu skopiuj i nic nie stoi na przeszkodzie, że mamy skopiowany ten link. Wracamy do dziennika LZ i tutaj sobie zrobić tam jeszcze spację, wrócić, Ctrl-V i tak naprawdę jeżeli już ten dziennik będzie linkujący, to w tym momencie przy jakiejkolwiek kontroli możemy sobie po prostu zajrzeć, znaczy obecność w tym wypadku właśnie to jest interesujące. Mnie się wydaje, że może być niejako obecność wędrująca, to znaczy w danej chwili możemy zobaczyć, kto jest w Classroomie, bo w Classroomie też widzimy, kto jest tam obecny i zaznaczyć sobie te osoby na bieżąco, ale jeżeli będziemy widzieli, że prace zostały oddane, te zadania zostały oddane, to moim zdaniem równie dobrze możemy wpisać tutaj w tej chwili nieusprawiedliwiona czy usprawiedliwiona, ale później poprawić na obecność. Nic nie stoi na przeszkodzie, moim zdaniem. Oczywiście. Dobra. Tutaj pokazałem, że jak to była praca na podstawie Classroomu, ale ktoś powie zaraz, ale ja w tej klasie 8 nie mam Classroomu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pracować w podobny sposób, jak pracowaliśmy tam z klasą 1-3. Proszę sobie wyobrazić, że załóżmy, ja prowadzę na podstawie wydawnictwa GWO zajęcia z matematyki. Loguję się do swojej tutaj strefy w GWO. Tam mam podręczniki. Załóżmy, mniej więcej to jest tam strona 180 bodajże. Idę do swojego podręcznika ze strony tam 180 na strzele 4. Co tutaj jest? To jest siatki. Załóżmy siatki i tam było o objętości. Jest o objętości. Proszę bardzo, zadanie pierwsze. Znaczy jest ten wzór. Chcę sobie to powiększyć. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiększyć. Robię na przykład, no nie zrobię tutaj tego zrzutu ekranowego. Będę musiał to pokazać później, jak ten program do zrzutów akurat teraz nagrywa. Dlatego jest problem. Wyłączyłem się na chwileczkę, żeby zrobić ten zrzut. Załóżmy, tutaj nie wpisaliśmy tam tych celów lekcji. Nauczyć się obliczać objętość ostrosłupów. Wydawało mi się, że nie mówiłem jak, ale to wszystko wyjdzie wyedytować. Nie będziemy teraz tracić czasu na to. Zrobiłem ten zrzut. Oczywiście mogę wstawić znowu grafikę. Mógłbym znowu szukać w internecie. Mógłbym... Dobra, to mam w obrazach, w folderze ScreenPresso i to będzie ostatni zrzut. Jest. Czyli teraz jest wersja, nie pracuję z Classroomem, pracuję po prostu inaczej. Tu jest to, nic nie stoi na przeszkodzie, że na przykład... raz, dwa, trzy. Pamiętam, że taki zrobiłem film Potrafisz i ty. Mam nadzieję, że to poszuka. Oto jest ten mój film o tych ostrosłupach. Znowu, nie będziemy oglądać tego filmu. Udostępnij, proszę zobaczyć, jest link. Kopiuję ten link, wracam do lekcji, tutaj do tej lekcji, gdzie jest LZ1, to objętość ostrosłupów. Obejrzyjcie film. Tu jest link. Jeżeli
chodzi o dokumenty, to w tym momencie możemy sobie znowu potraktować, obejrzyjcie film i wypadałoby zrobić rozwiążcie zadania 3 i 4 na stronie 187. Ciach. Jeżeli tych mało informacji, to można też na wszelki wypadek jeszcze dodać coś tam. Znowu, uczniowie mogą niejako komentować. Tutaj starsi powinni bez problemu sobie poradzić z tym, że dodawaliby komentarze. Tu znowu możemy wrócić do tego systemu, jeżeli nie mamy dziennika elektronicznego, żeby niejako potwierdzać obecność przez jakieś tam wpisywanie na przykład komentarzy, czy na przykład podpisywanie się na końcu pod tym całym dokumentem. Po to, żeby widzieć, kto był. Bo znowu, może się zdarzyć tak, że jest to ósma klasa w szkole, gdzie nie ma dziennika elektronicznego, w szkole, gdzie nie ma zaawansowanej technologii. Jak wtedy sobie poradzić? To będzie jakby w chmurze, tak naprawdę. Czyli my będziemy musieli w dzienniku papierowym udać się i przepisać sobie na przykład, że objętość ostrosłupów i że tam jakaś tam lekcja. Natomiast jeżeli ktoś będzie potrzebował sprawdzać, to proszę bardzo, w tej lekcji będzie wpisany znowu ten oto link, prawda? No, trudno to sobie wyobrazić, żeby tak przepisywać, no ale można zrobić taki trik, że są takie specjalne serwisy do skracania adresów, w związku z tym możemy sobie skrócić ten adres i też będzie dobrze. Czyli przepisujemy temat, wpisujemy LZ1 i dodajemy link do tego dokumentu, który tutaj jest. A tutaj na końcu uczniowie wpisywaliby się tam na przykład, że załóżmy, oni są tam i widzą znowu całe. Jeżeli byśmy sobie życzyli, że te zadania mają być rozwiązane, to na przykład możemy poprosić, żeby rozwiązali to na kartce papieru, zrobili zdjęcie i dodali tutaj plik ze zdjęciem rozwiązania. Jeżeli interesuje nas to, żeby jakby sprawdzić, czy ci uczniowie pracują rzeczywiście, czy są na lekcji i na przykład nie oglądają sobie czegoś tam, tylko rzeczywiście rozwiązują zadania i może być dyskusja. Znowu przypomnę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, proszę zobaczyć, że tutaj jest coś takiego, że jest, możemy wysyłać wiadomości, chyba nie ma tej kamerki, ale z czegoś innego to wynika, czyli mogła być znowu łączność przez Hangout nawiązana. Tu chciałem powiedzieć, żeby napisać na przykład Jacek był. I znowu, wracając do tych dokumentów, Jacek wpisał, ale ja to powinienem zobaczyć. O, SP Wapno, znaczy, bo tutaj był ten enter naciśnięty, czyli że to SP Wapno, ten Jacek tutaj był i inni, gdyby tutaj byli, też wpisywaliby się na przykład pod lekcją. Mało tego, załóżmy, że są uczniowie niezdyscyplinowani, że są jacyś chuligani. My udostępniamy tym konkretnym uczniom z danej klasy. My możemy zobaczyć, jakie były zmiany, że na przykład ktoś komuś usunął coś, prawda? Mamy tą historię, że coś się wydarzyło, że no, to musimy uważać, żeby nie było włączone pokaż te zmiany. W związku z tym trzeba troszeczkę się poduczyć. Teoretycznie oczywiście mogliby tam spisywać, że jeden wstawia. Tego problemu nie byłoby w Classroomie. W Classroomie pracujemy na innych zasadach. Ja pokazuję tylko wersję, że ze starszymi też się da. Mało tego, ze starszymi możemy pracować wtedy już na jakby takim zasadzie, że jest więcej tych stron, bo oni powinni ogarnąć to wszystko. Lekcja zbliża się do końca. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy znowu zadali na przykład zadanie domowe. Zadanie domowe, zadanie piąte na stronie 188. Znowu, żeby to jakoś wyróżnić, załóżmy, że umówimy się z uczniami, że zadania domowe są na przykład na czerwono. Komentarz, gdybyśmy wyszli, może być na zielono. To jest kwestia wszystko do gadania. W każdym razie zostaje nam dokument LZ1, dokument z lekcji zdalnej wykonanej tego i tego dnia o tej i o tej godzinie. Widać, że na przykład ten wpis, znowu, gdybyśmy się pobawili w historię, to ten wpis o 13:43, czyli lekcja się zaczęła o 13:43, no, skończyła się
Przepraszam, o 13:23 się zaczęła, bo tutaj jest w taki sposób, czyli 20 minut trwała lekcja. Wiadomo, 45 minut wypadałoby, natomiast pewne rzeczy będą się przedłużały, czy pewne rzeczy musimy skończyć, dlatego że musimy się przygotować do następnej lekcji, prawda? Bo my też chcemy mieć przerwę przed kolejną lekcją. No dobra, pokazałem klasę pierwszą, pokazałem klasę ósmą, no ale wyobraźmy sobie, że czyli tak, klasa 8A, jeszcze raz praca. I tutaj mam dwa foldery, teczki, trzy foldery, czy teczki, czy katalogi, jak zwał, tak zwał. No ktoś powie, a jak to jest na przykład nauczycielami WF-u? Nic nie stoi na przeszkodzie. Zakładamy nowy folder, załóżmy, że klasa 7A i załóżmy, że mam z nimi WF. Dlaczego WF-ista nie mógłby robić lekcji zdalnej również przy pomocy tych dokumentów? Wchodzimy do tego folderu. Przygotowujemy sobie LZ na pierwszy WF. Dokumenty. No, żeby nie powtarzać stale tego LZ1, załóżmy, że to już jest któraś tam lekcja, LZ5. Ciach. Znowu, WF-iści nie będą się przemęczać, w związku z tym narzędzia, pisanie głosowe, piłka siatkowa. Powiększmy, żeby było lepiej widać. Tutaj brakuje nam jeszcze tego słowa temat. Temat. Jest i temat. Znowu moglibyśmy się bawić w wypisywanie celi. Można też zacząć od tego, że rozgrzewka. Zrób 10 przysiadów. Ciach. Oni robią 10 przysiadów. My czekamy chwileczkę i wymachy rękoma do przodu i do tyłu przez pół minuty. No bo moglibyśmy robić ćwiczenia, moglibyśmy, pamiętamy o tym, żeby na przykład nam skomentowali obecność. A, co najważniejsze, oczywiście nie udostępniliśmy. Czyli znowu tutaj wypadałoby wpisać uczniów z tego samego. I znowu odradzałbym wpisywać ministra, bo gdybyśmy wszyscy wpisywali ministra, to wtedy minister byłby miał zawaloną skrzynkę, że wszyscy, którzy pracują akurat w LZ-ach, że mu wysyłają jakby, no nie wiem, konspekty czy protokoły lekcji. Wysyłamy, jest z powiadomieniem, w związku z tym tak naprawdę z ciekawości tylko zobaczmy, wejdźmy do poczty i odświeżmy. Jest znowu zaproszenie. Znowu zwróćmy uwagę, że ja wcale tego nie edytowałem. I znowu uczeń, nawet spóźnialski, jak sprawdzi swoją skrzynkę, bo dostał powiadomienie, to widzi teraz, że tematem jest piłka siatkowa, że ma zrobić rozgrzewkę, 10 przysiadów, wymachy rękoma i tak dalej. No nie wiem, co tutaj za bardzo zrobić. Załóżmy, że prawidłowy przysiad chcę, żeby wstawić, czyli tak, wstaw grafikę, szukaj w internecie, szuka obrazów i załóżmy przysiad. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale o, załóżmy, jest przysiad. Jeżeli nie ma tam innych, ja to strzeliłem, naprawdę improwizowałem. Załóżmy, ten pierwszy był jako taki. Tak wygląda prawidłowy przysiad i mamy ten obrazek, ale równie dobrze mógłby być to na przykład link do filmu, na którym jest pokazane, jak wyglądają prawidłowe przysiady. Także WF-iści jak najbardziej. Nie widzę przeszkód, żeby na przykład również oceniali, bo mogą poprosić w zadaniu domowym, żeby uczeń nagrał
filmik, jak robi przysiady. Telefonem niech sobie nagra, jak robi przysiady i prześle i wskaże albo inne ćwiczenia, które mógłby na przykład ten WF-ista ocenić. A to już tam w dzienniku, czy elektronicznym, czy papierowym. Jeszcze mało przykładów. No, dobrze, praca. I tutaj przypominam, że mamy te foldery z klasami. Nic nie stoi na przeszkodzie zrobić na przykład nowy folder i załóżmy, że jestem jeszcze logopedą, czyli logopedia. I logopedia też może swoje dokumenty robić i wstawiać tu swoje LZ-y, czyli lekcje zdalne, czyli te dokumenty Google. Czyli idziemy logopedia, gdyby jakby to wyglądało. Dokumenty. Znowu. Tak, do znudzenia będę przypominał, że LZ, ale to po prostu tak mi przyszło do głowy i tak mi się spodobało te LZ-y. Było L4, teraz będą LZ-y. LZ1 i narzędzia na przykład wymowa O i E. No, całkiem źle to wyszło, się bałem, że mogą być jakieś problemy z polskimi literami. Nie, problemu z polskimi literami. Wiadomo, że taka praca na przykład z uczniem indywidualnym, gdy wiemy, że to jest jeden uczeń, to w tym wypadku nie wyobrażam sobie, żeby się tam bawić w jakieś cuda, tylko na przykład załóżmy przy pomocy komunikatora. Ja to sobie tak wpisuję, ale staram się mówić, nie mam takiej podzielności. Załóżmy pierwszy z brzegu obrazek, wstaw. O, duży ten obrazek wyszedł. Ciach. I tutaj sobie możemy na przykład, oj. Dobra, inaczej. Mój login. I podajemy sobie ten login po to, żeby uczeń mógł się zalogować. Znaczy wiadomo, że kolejna lekcja sprowadzałaby się praktycznie do tego, że jakie ćwiczenia, jaki temat i tylko LZ, ale tutaj pokazuje, że moglibyśmy korzystać z Escape'a, czyli uczeń o tej godzinie jest przygotowany. Jeżeli nie, to może to przełożyć, umówić się z nauczycielem, że akurat tą lekcję będzie miał w jakimś innym terminie. Natomiast zostanie dokument niejako, że dla tego nauczyciela, czy ten nauczyciel miał tą lekcję. Miał tą lekcję zdalną, prowadził ją, jest temat, może sobie wpisać. I wcale moim zdaniem nie musiałby tego nagrywać, bo i po co to nagrywać. Po prostu byłaby odbyta lekcja. Natomiast jeszcze inny przypadek. Załóżmy muzyka. Któraś tam klasa, oj, zniknęła literka. I znowu tutaj wchodzimy do tej muzyki i tutaj tworzymy sobie LZ-y. Nowy dokument. Chodzi o to, że jakakolwiek byłby tutaj temat, załóżmy związany ze śpiewaniem czy z graniem, to możemy sobie wyobrazić, że uczniowie czasami wstydzą się śpiewać przed klasą, natomiast tutaj narzędzia. Od razu zwiększymy sobie literki, żeby były od razu duże. Śpiewanie hymnu. Oj, nie włączyłem. Oczywiście trzeba włączyć. Śpiewanie hymnu. Tak, to jest temat lekcji. Możemy sobie wyobrazić, że znowu tutaj będą pojawiały się cele podstawy, pojawi się informacja o tym, co z podstawy programowej zostało zrealizowane i na przykład jako zadanie będzie nauczenie się piosenki, nagranie krótkiego pliku i dołączenie na przykład linku, bo albo wysłanie na przykład pocztą tego linku z tym filmikiem, żeby nauczyciel mógł ocenić, czyli może ocenić śpiew. Tam już mówiłem o tym, że może ocenić z WF-u coś i nie ma sprawy. Odbywają się te transmisje, są te lekcje, jest jakaś wymiana, jest jakaś interakcja i to jest, jeszcze raz powtarzam, te dokumenty są najprostszym z takich możliwych narzędzi.
Tu nie trzeba nic wielkiego. Robimy teoretycznie krok do tyłu, ale ten krok do tyłu może spowodować, że wkrótce zrobimy dwa kroki do przodu, bo jeżeli się wszystko dobrze będzie układało, to naprawdę można przechodzić do bardziej zaawansowanych technologii, że można się bawić. Przypominam, że w Hangoutsy, przypominam, że w Classroomy, tam już jest jeszcze wyżej postawiona technologia. Ja tutaj pokazuję jeszcze raz, pokazuję, jak to zrobić na bazie dokumentów, zwykłych dokumentów. Zwykły dokument, który staje się taką wirtualną tablicą, wirtualnym protokołem, wirtualnym konspektem, na którym widać, że lekcja była przeprowadzona od tej godziny do tej godziny, może jeszcze dłużej, że uczeń, jeżeli nie był nawet na tej lekcji, to może zobaczyć, co było na tej lekcji, może sobie zrobić te zadania i je oddać w taki sposób, że na przykład wklei zdjęcie rozwiązanych zadań. Nic nie stoi na przeszkodzie. A zatem takie proste narzędzie Google, jak dokumenty zwykłe, mogą stać się naprawdę wielkim orężem w naszej edukacji. Jeszcze raz powtarzam, mam foldery, tutaj się gromadzą w folderach te LZ-y dla nauczania porządkowego, żeby za dużo ich nie było autentycznie z całego dnia LZ. Czyli na przykład z 4 godzin, czy tam z 3 godzin, można się bawić i wpisywać jeszcze przedmiot, ale proszę zobaczyć, jest dokumentacja. Dokumentacja, która potwierdza, że te zdalne nauczanie się odbywało. Jest to szczegółowe, że widać naprawdę z minuty na minutę, jak się odbywała lekcja, co się tam działo naprawdę na lekcji. Jest to niesamowite narzędzie. Wydawało się takie proste, takie banalne, a okazuje się, że czasami te najprostsze, najzwyklejsze rzeczy stają się naprawdę no, znakomitym orężem, znakomitym orężem. Zachęcam wszystkich do tego, żeby to wypróbowali. Przypomnę, tak zaczynaliśmy. Narysowanie wiosny. Rodzice pracują z dzieckiem. Znowu, nie ma czasu, rodzic rano zrobi sobie tą lekcję później. Może w każdej chwili wejść, dlatego że w dzienniku elektronicznym przynajmniej, ale tak naprawdę w jego skrzynce pocztowej są linki do poszczególnych lekcji. Czyli tak naprawdę cały czas jest dokumentacja również u rodzica, że te lekcje się odbywały. To jest kolejny argument. Nauczyciel ma w swojej skrzynce też informacje, że coś się dzieje, że o tych komentarzach dostaje powiadomienie. Nic więcej naprawdę nam nie trzeba niż to. Oczywiście wszelkie inne formy przydadzą się. Tak jak mówiłem, to jest tak, że nauczymy się dobrze pracować w tych dokumentach. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy przeskoczyli na wyższy poziom. Ja w tym filmie nie będę omawiał już Classroomów. To zrobiłem w innym filmie i zachęcam do tego, żeby sobie obejrzeć film o Classroomach. Tam jest naprawdę, naprawdę niesamowite narzędzie. Przypomina, że tutaj też, co prawda, w tych naszych dokumentach niby nie mówimy, ale zawsze możemy mówić. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mieli włączony komunikator, na przykład Messenger czy coś takiego, gdzie tam też możemy łączyć się i niejako będą wyskakiwały te informacje, że coś tam potrzeba, że nie zrozumiałem, a nie widzę czegoś, prawda? Żeby nie zakłócać tej zwykłej lekcji.